Bardzo serdecznie witamy się z Państwem. Jesteśmy na Stamford Bridge w zachodnim Londynie, gdzie około 40 tysięcy kibiców niecierpliwie wyczekuje pierwszego gwizdka spotkania. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Czeka nas kolejna dawka wrażeń z angielskiej FA Women's Super League. The Blues zmierzy się z kanonierkami. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. A tak zagrają dziś The Blues. Spójrzmy, jak dziś zagrają piłkarki Arsenalu. Zazwyczaj grają wysokim pressingiem i pewnie nie inaczej będzie dzisiaj. Na pewno lubią szybko odzyskiwać piłkę po stracie. Pytanie tylko, czy w drugiej połowie nie zaczną zostawiać drużynie przeciwnej więcej miejsca, bo przecież zmęczenie musi się zacząć prędzej czy później dawać we znaki. Wznowią grę od rzutu rożnego. Krótko rozegrana piłka. Będzie powtórka rzutu rożnego. Rzuca w okolice 11 metra. No i spokojnie, piłka wpada prosto w jej ręce. Dobry atak ze strony Kirby. Może im dać prowadzenie. Tak, to był dobry pomysł. Wykonanie trochę słabsze, aż szkoda. Fifianem Idema. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Wrighten. Udane wejście, akcja przerwana. Piłkarki Arsenalu ruszają do przodu. Może być groźnie. Mamy bramkę! Pierwszy gol tych derbów pada łupem ekipy gości. Ależ zrobiło się gorąco na stadionie. Co za wrzawa! Jest i powtórka gola. Strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. Prowadzą zatem 1-0. Please,
I to tyle z tej akcji. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Świetny odbiór, dobrze to zrobiła. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Ale też cóż drużynie przeciwnej po piłce, jeśli wynik na ta... Cuthbert! Wyjęła to ładnie, dobrze się rzuciła. To może być ważny korner. Kibice liczą tutaj na wyrównanie. Próbują ponieść teraz swoją drużynę. Szybkie teraz wznowienie gry. A zatem znowu rzut rożny. Krótkie, sprytne rozegranie. Przy piłce Frank Kirby. Mecz teraz zaczyna się od nowa. No popatrzmy, co teraz będzie. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie, brawo. I mamy remis. 1-1. Świetna interwencja. Odzyskanie piłki. Doskok przeciwnej drużyny. Tracą piłkę teraz. Tablica świetlna w górze i już wiemy, że przed nami jeszcze 2 minuty grania. Uwaga! Może strzelać! Sędzia przerwała grę, dyktuje rzut wolny, w którym można zagrozić bramce. Ale szybko minęła ta pierwsza połowa na stadionie w Londynie. Początek. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Zdecydowane wejście w piłkę. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Przy piłce Sam Kerr. Mamy strzał Kerr. Bardzo dobry, skuteczny blok. Kim Little. Przy piłce Little. Kim Little. Zrobiła, co do niej należało.
Krótko zaczęły z rzutu rożnego. Doskonała interwencja Pernille Harder. Piłkarka Chelsea notuje stratę. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Rywalka nieprzepisowo powstrzymała piłkarkę Chelsea. Faul i rzut wolny. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Przy piłce Arsenal. Przy piłce Pernille Harder. Ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie. Ale zagrożenia bramkowego brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak, jak na załączonym obrazku. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Nad poprzeczką jednak. Zanosiło się, że to wpadnie. Lada moment, zobaczymy zmianę w zespole Arsenalu. Świetnie teraz zagrała. Strata, przejmuje Chelsea. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Harder wydaje się nie do powstrzymania. Z tego może być gol. Pewna interwencja, brawo. Co teraz zrobią? Stały fragment w końcówce jest na wagę złota. Gol z rożnego może przesądzić o wygranej. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Kerr uderza! Bramkarka wybroniła to jak na treningu. To może być rozstrzygająca akcja tego spotkania. Wiedzą, że ten mecz da się jeszcze wygrać. Udany blok, brawo. Harder! Proszę Państwa, jest! Jest gol! Ależ dramaturgia w końcówce. Zespół gospodarzy wychodzi na prowadzenie. Chyba będą górą w tym derbowym starciu. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Koniec, proszę Państwa. W derbowym spotkaniu lepsza drużyna gospodarzy. Naprawdę nie spodziewałem się, że w ostatnich minutach padnie jeszcze bramka, która rozstrzygnie losy spotkania. Piłka to jednak zaskakujący sport.
wznowią grę od rzutu rożnego.